8. Ogólnopolska Konferencja Uzależnienia. Polityka, nauka, praktyka. Profilaktyka ryzykownych zachowań. Kampanie edukacyjne. Witam Państwa bardzo serdecznie na sesji poświęconej kampaniom edukacyjnym. W dniu dzisiejszym naszymi prelegentami będzie pani Katarzyna Łukowska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pan Marcin Sochocki z Fundacji Poza Schematami. Ja nazywam się Sylwia Opasińska, jestem pracownikiem działu profilaktyki w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i będę dzisiaj moderatorem. Mamy zaplanowany czas tak do godzinki 18:45, postaramy się tego trzymać. Zapraszamy Państwa oczywiście do aktywnego udziału i do zadawania pytań oraz komentarzy i uwag. No i może już bym zaprosiła Panią Katarzynę do rozpoczęcia. Zastępca dyrektora. Lepiej się tutaj publicznie nie nadużywać stanowiska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pij mleko, będziesz wielki, bo zupa była za słona. Polacy do dziś pamiętają te hasła z kampanii społecznych, bardzo wyraziste. I dziś już wiemy, że kampanie społeczne, taki marketing społeczny jest szeroko wykorzystywany w zdrowiu publicznym. Aczkolwiek on się znacząco różni od takich przekazów typowo marketingowych, ponieważ jest trudniejszy. Jak Coca-Cola chce nas przekonać, żeby pić swój produkt, to mówi pijcie nas, a nie Pepsi na przykład, prawda? Natomiast w kampaniach społecznych co sprzedajemy? Sprzedajemy jakąś ideę, a jej wdrożenie, czyli zmiana jakiegoś zachowania jest po prostu dużo, dużo trudniejsze. Wiemy też, że różnego rodzaju kampanie społeczne, kampanie edukacyjne, no one mają ograniczony zasięg. Przecież kampania pod hasłem bo zupa była za słona z roku 97, no ona nie sprawiła, że zmniejszyło się zjawisko przemocy domowej, ale jej bezpośrednim efektem, myśmy to dobrze mierzyli wtedy, było zwiększenie liczby placówek pomocowych, które udzielały pomocy, porad, wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej. No i chyba też z takim rozumieniem siły i ograniczeń przekazów edukacyjnych przystępowaliśmy w tym roku w agencji do działań edukacyjnych pod hasłem ogranicz dostępność alkoholu. To było naszą ideą. Tak jak pij mleko to była idea, reaguj na przemoc to była idea, a tutaj ideą było ogranicz dostępność. To oczywiście też determinowało grupę docelową. Pij mleko było do wszystkich. Zupa zasłona, no do świadków przemocy, a ogranicz dostępność, no było do tych, którzy realnie tę dostępność mogą ograniczyć, o tym na slajdzie, do kogo ta kampania była zaadresowana. Ważne były założenia polityki wobec alkoholu, no zawsze tak jest przy budowach kampanii, że trzeba się zastanowić, co za tym stoi, z czego ta idea wypływa, o co ona jest oparta. Uznaliśmy, że polityka wobec alkoholu, znaczy my, Światowa Organizacja Zdrowia, polityka wobec alkoholu jest elementem zdrowia publicznego i w tej polityce nie skupiamy się tylko na osobach uzależnionych od alkoholu, ale w ogóle na wszystkich konsumentach napojów alkoholowych, nawet na tych, którzy nie sięgają po alkohol. To zresztą jest coś, z czym się zmagamy w takim przekazie edukacyjnym od lat. Agencja pewnie jeszcze do tej pory przez niektórych kojarzona jest tylko i wyłącznie z działaniami zaadresowanymi do uzależnionych, do rodzin, do dzieci, ale żeby w ogóle do wszystkich, konsumentów napojów alkoholowych. No i bardzo ważne w prowadzeniu tego rodzaju działań jest zrozumienie ważnego kontrastu. To znaczy, że z jednej strony alkohol to są zyski, interesy gospodarcze, zyski to prawda, ale z drugiej strony ta prawda nie może przesłaniać drugiej prawdy, że jest to substancja psychoaktywna, toksyczna i że powoduje określone koszty, szkody, koszty i że w polityce wobec alkoholu konieczne jest zrozumienie i uwzględnienie tego kontrastu. Jakie były podstawy kampanii? Wiedza i troska. Czekajcie, o, wiedza i troska. Przy czym wiedza, staraliśmy się, żeby mocno była osadzona na badaniach, które pokazywały, jak ograniczenie dostępności alkoholu wpływa na ograniczenie różnych problemów związanych z alkoholem.
tej sprawie naszą myślą przewodnią były rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, które mówią o tym, że jeżeli chcemy ograniczyć dostępność alkoholu, to przede wszystkim należy podnieść cenę alkoholu. No, za to nie odpowiadały samorządy gminne, za to odpowiada rząd, parlament. Wprowadzić zakazy i ograniczenia w zakresie reklamy alkoholu. Wprawdzie za to nie odpowiada bezpośrednio samorząd gminy, ale samorząd gminy ma ważne kompetencje do podejmowania interwencji w tej sytuacji. Czyli zobaczcie Państwo, to jest taka sytuacja, w której samorząd gminny widzi, że na jego terenie łamany jest zakaz sprzedaży alkoholu, zakaz reklamy napojów alkoholowych. No i mogą w tej sprawie występować na drogę powiadamiania organów ścigania. No i wreszcie podstawą kampanii była trzecia rekomendacja WHO, ograniczenie w dostępności fizycznej napojów alkoholowych. Coś, co jest bezpośrednio, coś, co bezpośrednio znajduje się w rękach samorządów gminnych. A jak ta dostępność na przestrzeni lat wygląda? Otóż od roku 2009, to jest przez 11 lat, wygląda to coraz lepiej. O 20% zmniejszyła się ta dostępność fizyczna, czyli to znaczy, że my mierzymy to liczbą osób przypadających na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych. No to te 20% to jest taka średnia. No ale jak trochę się tam zajrzy za tą średnią, to zawsze bardziej interesujące, to okazuje się, że owszem, to jest jakaś średnia, ale jak popatrzymy na zmniejszenie dostępności fizycznej w punktach, które sprzedają napoje wysokoprocentowe, powyżej 18%, to to zmniejszenie jest już mniejsze, bo zaledwie 5%. Czyli to już nie jest taki korzystny widok, bo widać, że na tej panoramie korzystnych zmian najmniej widoczne zmiany dotyczą najbardziej wysokoprocentowych napojów alkoholowych. Cel kampanii, przygotowanie samorządów gminnych, czyli ona to nie była kampania, która miała być widoczna tak bardzo publicznie. Przygotowanie samorządów gminnych do podejmowania działań w zakresie ograniczenia dostępności alkoholu, no i w zakresie podejmowania interwencji wtedy, kiedy ta reklama jest łamana. Samorządy gminne bardzo często przysyłają do agencji dokumentację zdjęciową, pytając się, a czy to jest zgodne z prawem, czy nie. No i my to analizujemy, odpowiadamy albo sami podejmujemy interwencje. I trochę chcieliśmy, żeby samorządy gminne nabyły pewnych umiejętności w tej sprawie, żeby nam już tak nie przysyłali ciągle tych informacji, tylko żeby sami mieli lepsze rozeznanie, co jest naruszeniem reklamy i promocji napojów alkoholowych, a co nie. Ale bardzo ważne też było zbudowanie pewnego społecznego poparcia dla ograniczenia dostępności alkoholu. To znaczy, że szedł przekaz taki do samorządów, ale jednocześnie samorządy dostały notatkę prasową, takie materiały prasowe, żeby w swoich lokalnych społecznościach trochę o tym zacząć opowiadać. Ponieważ ludzie nie lubią, jak im się coś ogranicza, co do zasady. Więc żeby pokazać taki szerszy kontekst, kontekst osadzony w takich wartościach jak zdrowie, bezpieczeństwo publiczne. No trochę chcieliśmy pokazać, że ograniczamy po coś, dlaczego, że to jest taka silna zależność. O właśnie, to był przekaz. Ograniczenie dostępności alkoholu to ważne zadanie, ale nie tylko dlatego, że ono wynika z ustawy, tylko dlatego, że ono jest ważne z punktu widzenia szkód zdrowotnych i społecznych. Wiem, że Błażej Gawroński opowiadał o badaniach, które zrobił u siebie w samorządzie, ale my te badania zrobiliśmy we wszystkich samorządach, które wprowadziły tak zwany nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach. I słuchajcie, w 99,9% odpowiedzieli nam mniejsza liczba punktów sprzedaży w nocy, to mniej interwencji policji, straży miejskiej i taka też była intencja wprowadzenia tego zakazu. Owszem, skutkiem, czy jakby efektem takim ubocznym, ale jakże korzystnym jest zmniejszenie ilości wypijanego alkoholu, ale głównie chodziło o to, żeby nie było tak dużo interwencji związanych z zakłóceniem ciszy nocnej, no wszystko to, co się dzieje, kiedy ludzie po alkoholu idą o godzinie 1 w nocy jeszcze tego alkoholu sobie dokupić. I tak się szczęśliwie wydarzyło, że nasza inicjatywa jakby zbiegła się z wynikami kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która to powiedziała, że ona niestety samorządy gminne, ale trochę słabo ogarniacie temat ograniczenia dostępności napojów alkoholowych, no bo oczywiście było to powiedziane językiem bardziej urzędowym,
Do rad gmin skierowano wniosek o stanowienie aktów prawa miejscowego w sposób zapewniający efektywną realizację obowiązków gmin w zakresie ograniczenia dostępności napojów alkoholowych. To było naprawdę fajne wsparcie tego naszego przekazu edukacyjnego, czyli wydaje się, że sięgnęliśmy po takie wartości zdrowie, bezpieczeństwo, no a jak już nic, no to jest to jednak ten apel Najwyższej Izby Kontroli, żeby ta polityka wyglądała nieco korzystniej. Do kogo? No, do samorządów gminnych, tak, to wiadomo, ale też do lokalnych mediów. Natomiast my z doświadczenia wiemy, że nie wystarczy do gmin napisać dotrzyjcie tak może uprzejmościowo jeszcze do lokalnych mediów. Gminy dostały od nas konkretną notatkę prasową, co mogły przekazać, kontakt do ekspertów, z którymi można w tej sprawie porozmawiać. Czyli taki naprawdę no, bardzo konkretny know-how, bo samorządów jest 2,5 tysiąca, no i nie zawsze to są osoby tak w pełni przygotowane do rozmów z dziennikarzami, no choćby właśnie na takie tematy. Co mogły zrobić samorządy? No stawiamy jednak na taką bezpośrednią komunikację. Ja wiem, że są strony internetowe, YouTube, prawda, Facebook, ale nie ma to jak list na papierze wystosowany do wójta, burmistrza, prezydenta miasta i jeszcze z prośbą o przekazanie do osób, które się bezpośrednio zajmują tą polityką wobec alkoholu. Ja tu cały czas coś klikam. Czekajcie, muszę to cofnąć się. Jeszcze raz. O, dobra. Czyli zaczęło się od listu do każdej gminy. To się samo klika. Może to... Czekajcie, jeszcze z podstawy kampanii. Już idziemy do przodu. Cel kampanii był, przekaz był, bo ja jestem niecierpliwa i dlatego... O, już teraz się zatrzymam. A to się samo klika. Czekajcie, no muszę tutaj trafić, bo nie pamiętam wszystkiego. Dobra. Edukacja publiczna, czyli takie były dwuwątkowo. Edukacja publiczna i specjalistyczna. No publiczna to wiadomo, strony internetowe, Facebook, nawiązanie kontaktu z lokalnymi mediami i dokładne te wszystkie notatki prasowe, layout kampanijny, no wszystko, cała taka grafika. No i edukacja specjalistyczna. I ta edukacja specjalistyczna to było 60 tysięcy publikacji. Może na chwilę przejdę, żeby pokazać Państwu te publikacje. Pierwsza była szersza. One obydwie są pod takim samym hasłem. Mam nadzieję, że okładki są na tyle różne. Ja może ja powiem, co była różnicą. Grubsza trafiła do samorządów gminnych, tam po kilkanaście egzemplarzy. I w tej publikacji, bo mam to na następnej części, w tej publikacji, jak Państwo patrzycie na spis treści, poza takimi konkretami, jak podejmować uchwały, jak ograniczać dostępność alkoholu, jak podejmować interwencje, popatrzcie Państwo, na przykład w tej publikacji były graficy wymyślili jakąś markę piwa czy różnych napojów alkoholowych i pokazywali, no czy jak w witrynie sklepowej stoją butelki, to czy to jest naruszenie reklamy napojów alkoholowych, czy nie. No albo właśnie diament w koronie. No czy to jest naruszenie, czy nie? No bo uznaliśmy, że nie ma sensu ludzi, że to jest za mało opisać, że trzeba po prostu pokazać przykłady reklamy zgodnej z prawem i przykłady reklamy, która narusza obowiązujące w Polsce przepisy w tym zakresie. Ale mówiłam o tym, że zależało nam na tym, żeby ten przekaz był oparty o dowody naukowe, o zebrane badania. I dlatego staram się to podkreślić. Wśród naszych autorów był doktor Łukasz, już doktor habilitowany, Łukasz Wieczorek i doktor Katarzyna Dąbrowska, którzy dokonali przeglądu literatury na temat związków pomiędzy reklamą, liczbą punktów sprzedaży, zasadami usytuowania tam, gdzie to było możliwe, a rodzajem różnych problemów związanych z alkoholem. Czyli tak był ten przekaz zaplanowany. Badania, to nam pokazuje metaanaliza badań, przegląd literatury i z tego wynika, że macie Państwo poza takimi podstawami legalnymi, no mocne dowody naukowe, że po te dwa instrumenty, co do których chcemy Was zachęcić, ograniczenie dostępności alkoholu, podejmowanie interwencji w sprawie reklamy, że warto w tej sprawie podejmować działania. I druga broszura, cieńsza, ale cieńsza dlatego, że radni za dużo nie czytają. Znaczy, mam na myśli takie urzędowe, tak? No wiadomo, i tak muszą dużo przeczytać, te wszystkie uchwały i tak dalej, więc to była krótsza broszurka i tutaj się ograniczyliśmy do takich aspektów prawnych,
ale też pokazaliśmy im oczywiście te zdjęcia z reklamą, no tak, żeby ich też trochę uwrażliwić. I co istotne, ta broszura przeszła, czy myśmy zrobili po takie wywiady, IDI-e, żeby pokazać projekt treści radnym. No, żeby zobaczyć, czy ten język, który nam się wydaje prosty jednak, konkretny, czy on naprawdę taki jest. Ja też zawsze uważam, że jednak trzeba sprawdzać ten język, jakim się mówi, bo my jesteśmy już przyzwyczajeni do pewnego kodu językowego, ale on może być za trudny do naszych odbiorców. No i mam nadzieję, że to się udało jakby uszyć język na miarę perspektywy grupy docelowej, czyli radnych. Na chwilę, aha, znowu poklikałam 3 razy, a to działa za wolno po prostu. Albo w ogóle nieraz nie działa. Czekajcie, bo muszę. Do czego jeszcze zachęcaliśmy gminy w ramach kampanii? Czyli ogólnie zachęcaliśmy ich do ograniczenia dostępności alkoholu. Liczba i zasady usytuowania. Ale jest bardzo szczególna uchwała, którą gminy od 2 czy 3 lat mogą podejmować, czyli wprowadzenie nocnej zakazów od godziny 22 w sprzedaży napojów alkoholowych. I do tego ich zachęcaliśmy, bo tu znowu mieliśmy dobre wyniki, o których Państwu już mówiłam, czyli gminy, które wprowadziły, mówiły, że spadła im liczba interwencji policji, straży miejskiej i ogólnie mieszkańcy się czuli bezpiecznie. Co poza tym? No poza tym odbył się konkurs dla gmin i to była rzecz, która nam poszła najsłabiej. Rzeczywiście niewiele gmin się zgłosiło, znaczy udało nam się zagospodarować podium i jakąś gminę na tym podium, znaczy te 3 gminy na podium postawić, ale myśleliśmy, że będzie tego trochę więcej. Nie wiem, jeszcze nie zanalizowaliśmy, dlaczego to poszło nie tak, jak nam się wydawało, że może iść. Podsumowaniem kampanii były 2 ogólnopolskie konferencje dla samorządów i właściwie program tych konferencji był nawiązaniem do tej grubszej broszury, czyli było przedstawienie i badań naukowych, i tych zasad, i tych wskazówek co dotyczących ograniczenia dostępności alkoholu. No i była też właśnie dyskusja, bardzo żywiołowa. No, widać, że samorządy gminne chcą, ale nie wiedzą, jak dotrzeć do radnych, jak z nimi rozmawiać. No bardzo ciekawa, ja w jednej z konferencji brałam udział i naprawdę uważam, że to było bardzo dynamiczne spotkanie. Bardziej dynamiczne niż... Jeszcze, może ja tak powinnam robić. To jest konferencja podsumowująca. Tak? Nasza prawniczka, która prezentuje właśnie reklamę piwa. No i jest dyskusja, czy to jest reklama zgodna z prawem, czy nie. No to jest zgodna. Widzimy, że tu jest piwo, ale nie ma żadnych znaków towarowych, czyli taki rodzaj, bo piwo można reklamować w Polsce. Wino, wódka jest zabroniona. Ewaluacja. Ile się informacji pojawiło w mediach? 50. No myśmy to wiedzieli z monitoringu mediów. Ile gmin zgłosiło się do konkursu? 15 i to naprawdę mało było. Ile było wejść na stronę internetową, tego niestety nie pamiętam, nie sprawdziłam. No i ocena kampanii podczas tych konferencji podsumowujących. No i do tego jeszcze to będzie pomiar w kolejnym roku. No bo rozumiecie Państwo, to jest proces legislacyjny. W samorządach gminnych, żeby gminy zmieniły uchwałę, czy jakąś podjęły, wymaga to trochę czasu. Więc tego rodzaju informacje będziemy jak każdego roku zbierać na początku przyszłego roku. Myślę sobie, że to podsumowanie dotyczy nas wszystkich i całej naszej pracy w profilaktyce, we wprowadzaniu modernizacji w lecznictwie odwykowym. Małe kroki, które robisz do przodu, są lepsze niż duże, które tylko planujesz. No nie wiem, czy to jest tak bardzo pójście pod górę, ale mam nadzieję, że w stronę ograniczenia dostępności alkoholu i tym samym zmniejszenia spożycia napojów alkoholowych wśród Polaków i tym samym ograniczenia problemów z tym związanych. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy ślicznie za prezentację. Czy są jakieś pytania z sali? Mamy jedno pytanko i drugie. Zmiany przepisu, który wiąże dochody gmin z liczbą punktów sprzedaży alkoholowych. To jest mechanizm, który stworzony na początku lat 90., który spowodował wzrost
6-7-krotnej liczby punktów sprzedaży. Także zmniejszenie o 20% teraz to jest po prostu peanut w porównaniu z tym, co się zdarzyło przez poprzednie lata. I z tego, co wiemy z oceny kampanii edukacyjnej, to wiemy, że one są mało efektywne. One będą efektywne w momencie, kiedy wspierają działania legislacyjne, kiedy wspierają też egzekwowanie prawa. I myślę, że w odniesieniu do tej nocnej sprzedaży to szanse takiej kampanii są większe. Natomiast robić kampanię w sprawie zmniejszenia liczby punktów sprzedaży w gminach, to tak jakby psa namawiać do tego, żeby przestał jeść mięso. Może uda się w przypadku kilku psów, ale generalnie spodziewałbym się porażki. Także chciałem zapytać, czy w ogóle w planach PARP-y kiedykolwiek była idea zmiany tego mechanizmu, który zresztą też powstał chyba z inicjatywy PARP-y, żeby tutaj decentralizacja, większe uprawnienia gmin i tak dalej, to było zrozumiałe, ale po tych 20 czy 30 latach powinna przyjść refleksja i powinno się debatować przynajmniej, czy zainicjować debatę na temat zmniejszenia, zlikwidowania tego związku, który powoduje, że działacze gminni są zwolennikami dużej liczby punktów sprzedaży. Nawet jeżeli przedstawimy dowody naukowe, oni nie są ciemni. Oni po prostu zainteresowani w tym. Dzięki. No to ciekawe pytanie, bo jakbyśmy to teraz postawili pytanie, a w jakim kierunku miałyby te zmiany iść? No bo państwo wiecie, że za tymi... W ogóle wymyślił to świętej pamięci profesor Jerzy Melibruda, który wymyślił ten mechanizm powiązania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z dochodami. No to wszystko jest oparte o tak zwaną zasadę handlu pasywnego, no, która mówi, że jak handlujemy jakimś towarem szkodliwym, no to pobieramy od tego opłaty. No na tym się w ogóle opierają koncesje, jakiś towar wyjątkowy, szkodliwy, więc to dotyczy w ogóle no nie tylko alkoholu. Może kłopot polega na tym, że środki z korkowego trafiają do samorządów gminnych, a nie centralnie. Ale to jest przeszłość, którą ja znam z opowieści profesora Melibrudy, który mówił, że, bo wtedy nie byłoby tak odczuwalne, że mam ileś punktów sprzedaży i ta kasa trafia do mnie, tylko ta kasa trafia gdzieś do góry, prawda, do centrum. Ale profesor Melibruda wtedy chyba miał rację, że powiedział, że jeżeli do agencji, wyobraźcie sobie, że teraz agencja dostaje miliard, to znaczy, że na jej czele prawdopodobnie co chwilę staje nowy polityk. I jednak ja jako absolwentka Wydziału Samorządu Terytorialnego również uważam, że ta decentralizacja, samorządność, no ona jest pewną wartością demokracji i z niej bym nie rezygnowała, aczkolwiek z ciekawością przychylam się do postulatu, żeby w tej sprawie rozpocząć dyskusję. No bo jak inaczej, bo to ja jestem bardzo zaciekawiona, jak inaczej ten system można by zbudować? Do centrum? Nie, to nie jest dobre. Więc jak inaczej? No to muszą być, idea handlu pasywnego, obciążenia dotyczą szkodliwego towaru, jakim jest alkohol. Więc jak inaczej? Udaje się to w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, a można powiedzieć, że tutaj też samorządy coś tracą, no bo ktoś przez te kilka godzin nie kupuje alkohola. W takim Sopocie na przykład wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży w sklepach, no to jest odczuwalne finansowo. Bo tam chyba od drugiej, czy od pierwszej jest zakaz sprzedaży w sklepach. O właśnie, Błażej, no właśnie. To mam takie dwie refleksje. Pierwsza to jest taka, że są te mechanizmy, one są zapisane w ustawie, w tej nowelizacji 2018 roku. No, myśmy skorzystali z tej, to już mówiłem o tej ograniczeniu nocnej, ale tam jest taki mechanizm zapisany, że tego rozrzedzenia punktów, chodzi o to, że, prawda? I on nie zadziałał nigdzie w Polsce. Myśmy mieli taką przygodę w Olsztynie, że ja przygotowałem projekt uchwały, który bardzo drastycznie ograniczył ilość zezwoleń. Bardzo drastycznie. Chodziło o to, żeby wymusić powstanie kolejki, a w związku z tym zacznie działać algorytm mówiący o tym, że dostanie zezwolenie ten punkt, który ma najdalej do obecnie, że tak powiem, funkcjonującego. Nie? I to by załatwiło sprawę no, właśnie takiego troszeczkę rozrzedzenia i też panowania nad tymi punktami. No ale okazało się, że w kolejce stanęło z Połem i jeszcze jakieś inne duże, że tak powiem, sieci sklepu. I była taka presja, że radni w ciągu jednego dnia zrobili sesję nadzwyczajną i odgwizdali to i zmienili uchwałę na, prawda, i tak jest w całej Polsce. W ogóle ten mechanizm nie działa, tutaj w ogóle nie ma sprawy, to jest jedna rzecz. A druga dotycząca wprost tego mechanizmu pieniędzy.
Ja się nie zgodzę, pozwolę się nie zgodzić z taką tezą, ponieważ no, my mamy w budżecie Olsztyna dość sporo pieniędzy, to jest około 5 milionów złotych, no, uważam, że to jest dość sporo pieniędzy. Ja oczywiście wolałbym dostać milion albo dwa, a nie pięć i bez problemu bym sobie poradził, nie ma sprawy. Natomiast nie ma takiej w ogóle też presji u prezydenta, u radnych, zresztą to są pieniądze gminy. Przypominam tylko, że od niedawna, jeszcze w niektórych województwach działa taki mechanizm, który nie został zmieniony, ale SKO powinno to już dawno zmienić, bo był w tej sprawie, że tak powiem, monit, że te pieniądze nie przychodzą jako znaczone na przyszły rok. Czyli w zasadzie nie ma już czegoś takiego, że my tych pieniędzy, no koniecznie musimy mieć jak najwięcej punktów, bo musimy mieć dużo pieniędzy i to nie. Po prostu te pieniądze są pieniędzmi gminnymi, do końca roku mają być rozliczone i właściwie to są pieniądze gminy, więc one i tak wrócą do tego worka i tak, to nie ma tu problemu żadnego. I nigdy się nie spotkałem z czymś takim, oczywiście tylko u prześmiewców i u żartownisiów, że no Błażej, tobie to pewnie zależy na tym, żeby się jak najwięcej punktów, no bo najwięcej pieniędzy dostaniesz. Ale to tylko były żarty. Natomiast nigdy w rozmowach takich politycznych, no bo nie bójmy się tego słowa, nigdy nie używano tego argumentu, że no właśnie macie dużo pieniędzy, no to pewnie zależy wam na tych punktach. Wręcz przeciwnie. Jeśli, przypomnę jeszcze raz, jeśli Rada Miasta przyjęła program ograniczenia od 22 do 6 w dużym mieście wojewódzkim, no to znaczy, że wcale tak nie o te pieniądze kapslowe, że tak powiem w skrócie. No, od 2 lat, proszę bardzo, szefowa PARP-y, nie? Pyta. Od 2 lat jedyne miasto wojewódzkie, które ma pełny zakres od 22 do 6. Tak, w pełnym zakresie. Sopot ma tam 2, chyba 6 też. Olsztyn ma pełny zakres i to jest jedyne miasto i się już tak zdążyłem pochwalić pierwszego dnia w tym. Natomiast no, z tej perspektywy tutaj odnoszę się do tych pieniędzy i do tego mechanizmu. Uważam, że ja uważam osobiście jako samorządowiec, że to jest dobry mechanizm i tak są to pieniądze gminne i tak i w związku z tym kontrola jest pełna nad tymi pieniędzmi. No, taka refleksja. Nie, ja myślę, że... Nie, bo to jest ciekawe, jak zadajesz, to nie wiem, ale... Nie chciałem nikogo obrazić, mówiąc, że ten mechanizm pobudza radnych do tego, czy tam działaczy lokalnych do tego, żeby maksymalizować liczbę punktów sprzedaży, ale taka jest empiria. Zaraz po wprowadzeniu tego przepisu liczba punktów sprzedaży skoczyła z 30 tysięcy do prawie 200 tysięcy. Wszyscy bez opamiętania wydawali zezwolenia, żeby napełnić budżety lokalne. Czy to alkoholowe, czy w ogóle. Natomiast w wielu krajach są centralne ograniczenia dotyczące liczby punktów sprzedaży przy liczeniu na liczbę mieszkańców na przykład. No właśnie, w jakichś granicach. I być może należałoby zostawić swobodę pewną gminom, żeby tutaj sobie mogły regulować to w zależności od specyfiki lokalnej. Dlaczego się boimy tego centralnego takiego? No właśnie mówię, centralne ograniczenia administracyjne. Tak samo jak to godzinowe. W Estonii wprowadzono jednego dnia ustawa cały krajowy. I tu się zgadzam, że trzeba dbać o poparcie opinii publicznej dla tego typu rozwiązań i nie można tak wprowadzać tego arbitralnie z dnia na dzień, ale to jest rozwiązanie no prostsze, mniej kosztowne i kampanie, które powodują, że kilkanaście gmin staje do konkursu na 3200. No tak, to jest... No, to mogą być tutaj inne, nie? Mechanizmy. Nie, ale to w każdym razie chciałem zwrócić uwagę na to. To najsłabiej zadziałało. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie. To zapraszamy pana Marcina. Witam państwa bardzo serdecznie. Chciałem państwa czas, państwa uwagę skupić na naszej kampanii. Kampanii Bez Chemii na Drodze, którą tutaj będę prezentował. Rozpocznę od tego, od takich, po co ta kampania, skąd się wzięła, jaka była, co stało za tym, że taka kampania powstała. Chciałem państwu pokazać też, czym się kierujemy, prowadząc tę kampanię.
też zaprezentować kilka produktów czy efektów tejże, a na koniec zaprosić do, oczywiście do współpracy. Pierwsza rzecz, inicjatorem kampanii Bez Chemii na Drodze jest Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. My, czyli Fundacja Poza Schematami, jesteśmy realizatorem tej kampanii. Celem jest budowanie takiej społecznej świadomości, zwiększenie poziomu wiedzy na temat zagrożeń, jakie wiążą się z sięganiem po alkohol i inne substancje psychoaktywne w ruchu drogowym. I tutaj pozwolę sobie wykorzystać już do jeden z naszych efektów czy produktów kampanii, czyli oddać głos na chwilę naszemu sponsorowi. Ten materiał jest dostępny na stronie, na naszym Facebooku. A czy Państwo to słyszą? Problem używania substancji psychoaktywnych przez kierowców jest stale obecny w naszej rzeczywistości. Co możemy z tym zrobić? Temu służą kampanie edukacyjne. Ta kampania ma jednak zwrócić się do kierowców, którzy wsiadają za kierownicę pod wpływem substancji, jak również do pasażerów. Kiedy wydarza się nieszczęście, wtedy pytamy często, kto zawinił. Najczęściej odpowiadamy za to sami. Odpowiadamy za to, przyzwalając na to, że ludzie wsiadają i wiemy o tym, że wsiadają za kierownicę pod wpływem substancji zmieniającej świadomość. Wsiadamy często jako pasażerowie do samochodów prowadzonych przez takie osoby. Tylko my możemy zmienić tę sytuację. Tylko my możemy przyczynić się do lepszego bezpieczeństwa naszych dzieci, naszych bliskich, naszych przyjaciół. To jest profilaktyka, za którą każdy z nas musi i powinien wziąć odpowiedzialność. W ten sposób również i my sami będziemy bezpieczniejsi. To w skrócie o celach czy przesłaniu kampanii. Natomiast jakimi danymi dysponujemy? No, oczywiście na początku jest rzecz oczywista, ale warto ją podkreślić. Większość kierowców jeździ na trzeźwo, prawda? Jest pewna grupa kierowców, która prowadzi, czy zdarzyło się prowadzić pod wpływem. Jak liczna jest to grupa? Otóż tutaj pewnej podpowiedzi dają nam badania Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które wspólnie z firmą Kantar w ubiegłym roku, w grudniu, przeprowadziły na ten temat badania. Były to wywiady indywidualne, wspomagane komputerowo. W tych badaniach uczestniczyło 973 osoby, z czego ponad 500 to osoby, które prowadziły pojazd mechaniczny. I tutaj ja sobie pozwoliłem przytoczyć wyniki dotyczące 12 miesięcy roku. I jak tutaj Państwo widzą, prowadzenie pod wpływem alkoholu to jest 1,3% tych deklaracji, prowadzenie pod wpływem narkotyków 0,8%, bycie pasażerem kierowcy po alkoholu 1,1% i bycie pasażerem kierowcy pod wpływem narkotyków 0,5%. No i teraz mogą Państwo powiedzieć, że są to bardzo znikome odsetki, więc po co ta kampania? No to po pierwsze, musimy pamiętać, że to są deklaracje. Ludzie w takiej sytuacji możemy się spodziewać, że mają raczej tendencję do ukrywania zachowań, które są niezgodne z normą, więc być może jest tak, że te odsetki są w rzeczywistości nieco większe. Po drugie, gdy przeliczymy to na liczby bezwzględne, to robią się z tego, to już nie są ułameczki, to są konkretne tysiące ludzi, prawda, którzy dokonują tego, jeżdżą pod wpływem alkoholu, czy są pasażerami, etc. Więc na to też tak można spojrzeć. No, ktoś może powiedzieć, że, bo podobne badanie zrealizowano kilka lat wcześniej, że te odsetki spadły. Nieznacznie, ale był ruch osłabiający. Otóż
trzeba też pamiętać, na co zwracają zresztą autorzy raportu uwagę, że był 2020 rok, to był okres, w którym mniej korzystaliśmy z pojazdów mechanicznych, mniej prowadziliśmy samochód, więcej siedzieliśmy w domu, a i tak są to, no można powiedzieć, z tej perspektywy patrząc, niemałe odsetki. Wreszcie, to co jest jednym z celów naszej kampanii, a co stało, jak gdyby co było powodem zajęcia się tym tematem, to, że bardzo jest niebezpieczny brak świadomości tego, jak długo dana substancja psychoaktywna na nas oddziaływuje, prawda? Że brak świadomości czasu, jaki potrzeba, żeby organizm pozbył się tej toksycznej substancji, żeby ona przestała oddziaływać na zdolności psychomotoryczne kierowców. Dotyczy to również mieszania niektórych substancji, prawda? Jest ta cała sfera tej tak zwanej mitologii, prawda? Że nie będę może tutaj cytował, żeby upowszechniać, ale tam powiedzmy o działaniu kawy, prawda, w połączeniu z innymi substancjami, czy też no, antagonistycznym działaniu różnych substancji na siebie. Co oczywiście jest bardzo, bardzo niebezpieczne. No też ważne jest to, że część kierowców niekiedy nie ma świadomości, że zażyła substancje psychoaktywne, prawda? Że jest pod ich wpływem. Po prostu mają katar, boli ich gardło, idą do apteki, kupują jakiś środek, nie czytają ulotki, przyjmują go i siadają za kółko. I nie zdają sobie sprawy, że tam może być substancja czynna, która wpływa na ich zdolności psychomotoryczne. Kolejny ważna przesłanka, dlaczego ta kampania powstała, to jest to, że proces modelowania. Proces modelowania jest znanym procesem, dzięki któremu no, dzieci przyswajają różne wartości, różne normy, odtwarzają czy replikują kulturę. I teraz my w naszych działaniach staramy się zwrócić uwagę na to, że pewne zachowania rodziców w przestrzeni ruchu drogowego, które wykonują, no, mogą w sposób negatywny oddziaływać na ten proces wychowawczy. To znaczy, mogą przyswajać, że dzieci mogą przyswajać niewłaściwe normy, czy niewłaściwe wartości, niewłaściwie potem zachowywać się na drodze. Oczywiście no, sam jestem ojcem i bardzo bym chciał, żeby moja córka obserwowała mnie tylko w takich, powiedzmy, wzorcowych sytuacjach, prawda? Kiedy się dobrze zachowuję, kiedy nie przebiegam na czerwonym świetle i tak dalej, i tak dalej. Kiedy jestem uprzejmy dla innych kierowców, prowadząc samochód, ale no, wiadomo, że tak nie jest. I jednym z celów tej kampanii jest to, żeby zwrócić uwagę właśnie rodziców na ten aspekt, że to, jak oni się zachowują, nie tylko to, co mówią, prawda? Z jednej strony mówią, że należy przychodzić w oznakowanych miejscach, na zielonym świetle i tak dalej, i to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony zachowują się trochę inaczej. No nie wiem, zachowują się, że ktoś im zajedzie drogę i tak dalej, to no, zachowują się powiedzmy jakoś tak niekulturalnie, agresywnie, prawda? Że na to wszystko trzeba zwracać uwagę, bo to kształtuje ich dzieci i służy bezpieczeństwu na drodze. Również oczywiście ta kwestia bardziej oczywista, czyli kontaktu czy stosunku do substancji psychoaktywnych. Kolejna rzecz to jest to, że w ramach tej kampanii też z rodzicom staramy się, rodziców staramy się wesprzeć w umiejętnym wyznaczaniu, egzekwowaniu granic w relacjach z dzieckiem w odniesieniu do używania substancji psychoaktywnych, ale nie tylko. No, konkludując, dlatego jedną z naszych ważnych grup odbiorców tej kampanii są właśnie rodzice, wychowawcy, rodzice, osoby kształtujące, wychowujące młodych ludzi.
Kolejna rzecz. W niektórych środowiskach występuje niebezpieczne przyzwolenie, akceptacja, tolerancja na jazdę pod wpływem, czy to narkotyków, czy to alkoholu. W przypadku młodych kierowców jest to szczególnie widoczne, bo no, jak wskazują statystyki, tego rodzaju aprobata czy tego rodzaju przyzwolenie w połączeniu z młodym wiekiem, a także mniejszym doświadczeniem w kierowaniu pojazdami, no, prowadzić może do tragicznych skutków, na co od lat zwracają uwagę autorzy raportów statystyk policyjnych. Żeby nie było tak negatywnie, to tym, co w naszej kampanii, czym się zajmujemy, to wspieranie również norm przeciwnych używaniu jakichkolwiek substancji psychoaktywnych przez kierowców, na wspieraniu norm, które służą wzrostowi bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kim są adresaci kampanii? No, zgodnie z założeniami przygotowanymi właśnie przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, adresatami kampanii są wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, czyli kierowcy, pasażerowie, piesi, rowerzyści, motocykliści. Do nich kierujemy zróżnicowane formy przekazu, zróżnicowaną ofertę edukacyjną czy informacyjną. Okres realizacji naszej kampanii. Nasza kampania składa się z dwóch etapów. Pierwsza jej odsłona to odbyła się w 2020 roku. Zakładaliśmy, że w pierwszej połowie roku uruchomimy kampanię już, czyli upublicznimy ją i będziemy działać. No, z oczywistych względów nie udało nam się to z uwagi na zamieszanie związane z pandemią i to przesunięcie, nastąpiło przesunięcie tego terminu. Na czym koncentrowaliśmy się w 2020 roku? Oprócz formułowania przekazów i prowadzenia kampanii, to skoncentrowaliśmy się na wytworzeniu szeregu różnych produktów edukacyjno-informacyjnych, które mogą być później wykorzystywane już, można powiedzieć, w małym nakładzie lub beznakładowo. Prawda? Czyli zależało nam na tym, żeby w tym 2020 roku stworzyć różne materiały edukacyjne, audiowizualne i nie tylko, i zadbać o ich upowszechnienie, tak żeby potem one mogły funkcjonować niezależnie, czy kampania będzie dalej kontynuowana, czy nie będzie kontynuowana. Kolejna edycja kampanii odbyła się, mamy ją teraz, od stycznia 2021 roku. Jakie są zasadnicze komponenty kampanii? Pierwszy to jest stworzenie i prowadzenie portalu internetowego, rozumianego jako taka aktywna forma edukacji, adresowana do bardzo różnych grup, o tym jeszcze będę mówił, zawierająca, można powiedzieć, wielowątkowa. Kolejna rzecz to są oddziaływania za pośrednictwem PR, to jest takie media relations, to są kontakty z mediami, docieranie do różnych lokalnych i ponadlokalnych ogólnopolskich mediów. Mamy tu na myśli również te tradycyjne media, czyli telewizja, prasa, radio, no jak i te współczesne internetowe, społecznościowe. Kolejna rzecz to są produkcje audiowizualne. Jedną z tych produkcji Państwo widzieli przed chwilą na wstępie, ale to nie tylko. Kolejna rzecz to jest prowadzenie działań poprzez media społecznościowe. Zachęcamy do polubienia naszej strony na Facebooku, na Instagramie, etc. No i wreszcie bezpośrednie działania psychoedukacyjne wraz z opracowaniem materiałów. I tutaj ten piąty punkt no, uległ modyfikacji w 2020 roku, ponieważ my planowaliśmy uruchomienie szkół, włączenie w tę akcję dość szeroko szkół, ale zaplanowaliśmy to offline, bo jak Państwo sobie zdają sprawę, kampanię przygotowywaliśmy w 2019 roku i jeszcze wtedy o
pandemii, czy o planach, jakie są z nim związane, nie wiedzieliśmy. Zatem akurat ten komponent musieliśmy bardzo zmienić, zredukować i przekształcić go no, tak ad hoc, na szybko, tak żeby no, nie rezygnować z niego zupełnie. Zaraz będę powiem, co zrobiliśmy, tylko sięgnę po szklankę z wodą, przepraszam. Hasło kampanii. Hasło kampanii chronię siebie i innych, wybieram jazdę bez chemii. Podobnie jak wszystkie w zasadzie produkcje i produkty, które prezentujemy, również hasło kampanii powstało w oparciu o badania ewaluacyjne. Tutaj mieliśmy różne propozycje. To zostało w badaniach jakościowych, że tak powiem, wydyskutowane i wybrane jako jakby spełniające trzy podstawowe kryteria, na których nam zależało. Czyli, że odwoływało się do jednostki z jednej strony, drugiej więzi z innymi i trzecie w końcu miało taki afirmatywny charakter, czyli działania na rzecz innych. I te trzy komponenty w tych badaniach zagrały nam właśnie w tym haśle, które zostało w ten sposób wypracowane. Portal. Portal internetowy, tu jest aktualne zdjęcie z tego portalu, znajduje się pod adresem bezchemii.na.drodze.pl i tutaj zachęcam Państwa do upowszechniania informacji na ten temat, jak też do zaglądania na ten portal. Tam mamy naprawdę wielowątkowe, wielotematyczne grupy zagadnień, które omawiamy. Mamy dział prawny, gdzie można dowiedzieć się szeregu może wcale nie takich oczywistych informacji. Na przykład, czy gdy ja daję kluczyki do mojego samochodu osobie, która jest nietrzeźwa i ta osoba powoduje wypadek, czy ja mogę pójść do więzienia, czy nie? Prawda? No, ja Państwu nie odpowiem. Niech Państwo sobie zajrzą na nasz portal. Tam jest bardzo konkretna na ten temat odpowiedź. Prawda? Czy gdy ja jestem pasażerem osoby, która wiem, że jest pijana i prowadzi samochód, prawda, bo jakiś inny pojazd mechaniczny, czy ja ponoszę z tego tytułu jakieś konsekwencje prawne? Na tę odpowiedź również uzyskają Państwo na naszym portalu. Jest też bardzo klarownie to wyjaśnione. Więc staramy się to robić w taki sposób, żeby to było interesujące dla potencjalnego odbiorcy. Oczywiście jest też taki background, gdzie mówimy, co grozi za jazdę po alkoholu, po narkotykach, etc., etc. Więc jest to takie źródło wiedzy prawnej. Mamy też dział, w którym staramy się wspierać rodziców właśnie w tych aspektach, o których mówiłem na początku, gdzie staramy się dostarczyć im wiedzy o różnych mechanizmach okresu dorastania i nie tylko, i w związku z tym wesprzeć ich w podejmowaniu no, właściwych, to znaczy korzystnych z perspektywy bezpieczeństwa ruchu drogowego wyborów w wychowywaniu, gdy wychowują swoje dzieci albo kształtują relacje z nimi. Mamy też dział badawczy, znaczy nie dział badawczy, tylko dział prezentujący badania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale też i używania substancji psychoaktywnych przez różne grupy. Opisujemy też różne zachowania ryzykowne, ale nie w kontekście ich sensacyjnego wymiaru, chociaż niekiedy na pierwszy rzut oka mogą być tak postrzegane, ale dopiero po głębszym przeczytaniu tak się okazuje, że nie jest. Na przykład niektóre przyczyny zachowań agresywnych kierowców, prawda? Staramy się pokazywać, dlaczego jest tak, że ta skrzynka, w której jesteśmy zamknięci i porusza się po drodze, powoduje to, że zachowujemy się bardziej agresywnie niż wówczas, gdy nie prowadzimy tego samochodu, prawda? No i przeanalizowaliśmy trochę badań z tego zakresu i staramy się właśnie publikować w taki no, maksymalnie, jak nam się to udaje, prosty sposób, tak żeby to najbardziej powszechne, informacje, dlaczego tak właśnie jest. Ale zawsze dbamy o to, żeby to nie były tylko takie informacje, które wydają się być no, obiegowe. Wskazujemy zawsze źródło naukowe, z którego cytujemy źródło naukowe, tak żeby osoba, która wchodzi na tę stronę i korzysta z tych artykułów, żeby wiedziała, że to jest solidna podstawa.
że to nie jest jakieś tam ple-ple, które ktoś sobie napisał za wierszówkę, tylko że to jest solidnie przeanalizowany materiał. Mamy, co warto podkreślić tutaj, konsultantkę merytoryczną, dr Agnieszkę Pisarską, która tutaj też dba o to wraz z pracownikami Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, żeby tam żadne, no powiedzmy, niedopuszczalne uogólnienia nie wyciekły, czy nie zostały zrobione. Oczywiście tych informacji, które są w tych poszczególnych działach, jest więcej. Kolejnym takim produktem, który upowszechniany był w telewizji, ostatnio na przykład w metrze warszawskim, metro warszawskie zgodziło się nieodpłatnie emitować ten spot, jest spot telewizyjny, który wyprodukowaliśmy, za chwilę go otworzę, 30-sekundowy, w tym formacie 30-sekundowym. Też jest tłumaczony na polski język migowy, tak jak inne nasze produkty. Jesteśmy tutaj bardzo na to czuli. Też powstał oczywiście w oparciu o wyniki badań ewaluacyjnych, tak żeby ten scenariusz, czy to, co Państwo widzą, było dopracowane i trafiało w nie tylko potrzeby odbiorców, ale było zgodne z tym przekazem, wywołało takie efekty, czy taki przekaz, jaki my chcemy emitować. Ja teraz pozwolę sobie to... Chciałbym, to też jest dźwięk, a nie wiem, ten dźwięk będzie słyszalny teraz, czy nie? Już będzie, tak? Aha. Słucham? Kończyć już mam? Ja się... Ojej. Myślę, że tyle czasu. Spot jest oczywiście dostępny też na stronie. Chronię siebie i innych. Wybieram jazdę bez chemii. Dowiedz się więcej na www.bezchemii-na-drodze.pl. I kolejny materiał audiowizualny. To jest film edukacyjny, to już nie jest spot, żeby to było jasne. To jest film edukacyjny, o charakterze edukacyjnym. Jego odbiorcami są rodzice, a odnosi się do tych aspektów, o których mówiłem, związanych z modelowaniem zachowań młodych ludzi w różnych sytuacjach, na które warto, żeby rodzice naszym zdaniem zwracali uwagę. Dlaczego jest forma animowana? Dlatego, mimo że są dorośli ludzie, no to też żeśmy dokonali pewnej analizy. Uznaliśmy, że ta forma, że animacja, to wcale nie jest tak, że trafia na nią zwracają wyłącznie uwagę dzieci. Że czasem poprzez przekaz dla dorosłych animowany skupia większą uwagę, a też jest prostszy. Niekiedy można łatwiej wyeksponować pewne rzeczy i dlatego zdecydowaliśmy się tutaj na ten film animowany, mimo że jest adresowany do rodziców, do dorosłych. Nie mówiąc o tym też, że... No, populacja rodziców taka en bloc, no to jest dość zróżnicowana, jest to socjodemograficznie, kulturowo bardzo zróżnicowana populacja i wydawało nam się, że taki przekaz animowany, też jest tłumaczony oczywiście na polski język migowy, jest ta druga wersja, będzie bardziej zrozumiały w takim szerszym odbiorze. A Państwo słyszą w ogóle ten dźwięk, jak tutaj? Słychać, tak? Dobrze. Znaczy nie to, co ja mówię, tylko chodzi mi o... A to, ale to co? To tylko dwa piwka. Poza tym to tylko kawałek. Będę wolno jechał. Ja po paru lufach lepiej prowadzę niż oni na trzeźwo. Jak to powiedział kiedyś Robert Fulgum, nie martw się, że dzieci nigdy cię nie słuchają. Martw się, że zawsze cię obserwują. Obserwują i naśladują. W 2019 roku zatrzymano ponad 111 tysięcy kierowców pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
Co 13. osoba ginąca w wypadku drogowym ginie przez kierowcę prowadzącego pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Pokaż używkom za kółkiem czerwone światło. Bez chemii na drodze. Już teraz czasu mam praktycznie niemalże zero, to pozwolę sobie tylko szybciutko pokazać jeszcze inne nasze działania. Były dwie konferencje prasowe w ubiegłym roku i w tym roku poświęcone problematyce kampanii z udziałem ekspertów. Udało nam się przebić z tymi informacjami do mediów. Były relacje w mediach ogólnopolskich, no i też oczywiście bardziej lokalnie, internetowo. Opracowany został scenariusz zajęć dla rodziców, który przy okazji wywiadówek albo w innej bytności w szkole nauczyciele mogą przygotowywać. Obecnie opracowaliśmy, to była wersja 2020 roku, obecnie już jest wersja przystosowana również do wdrażania online. To, co przygotowaliśmy, to również taka bardzo moim zdaniem udana ulotka edukacyjna, nie tylko pod względem graficznym i kompozycji, ale również zawartych tamże treści. Jaki był szybciutko zasięg? Po 4 miesiącach od uruchomienia, nawet niecałych 4 miesiącach, od uruchomienia naszej kampanii, nasz zasięg był około 3,5 miliona. To jest moim zdaniem świetny rezultat. To zostało właśnie potwierdzone w tych badaniach, które tutaj przywoływałem, i zwracam uwagę, że my jeszcze po okresie, gdy te badania były robione, dalej jeszcze żeśmy jak gdyby pozyskiwali odbiorców. I to, no, można powiedzieć, to nie było tak, że wykupowaliśmy w telewizji publicznej wielogodzinne reklamy. To nie jest tego rodzaju kampania, prawda? Wzrasta liczba partnerów kampanii. To są również, zapraszam, jeżeli są przedstawiciele samorządów, zapraszam, żeby byli naszymi partnerami. Są to również przedsiębiorstwa prywatne, transportowe, blogerzy. Ostatnio dołączyła Komenda Ruchu Drogowego, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. To, co żeśmy jeszcze, co zrobiliśmy teraz i niedługo to będzie już, z tego będziemy korzystać, to jest ta debata oksfordzka dla starszych uczniów. To są scenariusze, zostały przygotowane do wdrożenia w szkołach i od razu w dwóch wersjach, offline i online. No i tak w tej skróconym, przyspieszonej końcówce bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do polubienia nas, a jeżeli przedstawiciele samorządów chcieliby zawiązać jakąś współpracę, to zapraszam na adres Bez Chemii na Drodze, bądź też na naszą stronę, tam jest nasz e-mail i też można pisać. Staramy się maksymalnie mało formalizować, ale jeżeli trzeba, to oczywiście też możemy. Są różne możliwości współpracy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za prezentację. Czy tym razem są pytania do pana Marcina? Mamy tutaj jedno z tyłu. W sensie z tyłu za panem. Jak pan stał? To tam właśnie. Zrealizowane, tylko ja tego nie usłyszałam. Bo my mamy taki kłopot, że do szkół przychodzą policjanci, dlatego że im każe Komenda Główna Policji i przychodzą na pogadanki o alkoholu, no takie tam, wiecie, trochę głupoty, nie? No i tak sobie pomyślałam, że może właśnie to jest dla nich temat, że nie tylko dla nauczycieli, może to jest temat na jakiś przyszły rok kampanii, żeby przygotować do tego policjantów, bo oni i tak chodzą. My próbowaliśmy ich z tych szkół wyeliminować z tymi pogadankami na temat alkoholu, no bo wiemy, że to jest nieskuteczne. Ale okazuje się, że to nie jest takie łatwe, bo oni się muszą sprawozdawać z tej profilaktyki. I żeby to robili w sposób taki bardziej ustrukturyzowany, bardziej taki spójny, to może właśnie to jest taka ciekawa grupa docelowa na przyszły rok.
Bardzo ciekawy pomysł. Może wykorzystamy go współpracując właśnie teraz z Komendą Główną, z Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji jako taki element. A jeszcze dodam, jak już jestem po raz kolejny przy głosie i mogę jeszcze coś powiedzieć, że bardzo cieszy nas też to, że ta kampania działa zupełnie oddolnie, bez naszej inicjatywy. To znaczy w różnych miejscach typu szkoły, typu biblioteki, typu samorządy dzieją się różne rzeczy związane z tą kampanią, o których my się dowiadujemy tam z drugiej ręki albo po prostu gdzieś w internecie znajdujemy. I na przykład skojarzyło mi się to dlatego, że właśnie ostatnio w bibliotece w pewnym mieście organizowane są zajęcia bez chemii na drodze, które wykonują właśnie policjanci. Więc oczywiście jest szereg takich działań, o których my już się nie dowiemy, bo one gdzieś tam umykają w tej przestrzeni, bo przecież ludzie nie są nam zobowiązani nic sprawozdawać. To jest publiczna kampania, pobierają materiały, robią z nimi różne rzeczy, ale też zastanawiając się, czy analizując w zespole, no ten sukces, ten zasięg 3,5 milionowy przy tak małym, że tak powiem, medialnym nasyceniu pieniędzmi tych naszych przekazów, to doszliśmy do wniosku, że właśnie to są te rzeczy, które się dzieją, które my uruchomiliśmy centralnie, one się dzieją gdzieś tam w gminach, bo ludzie dotarliśmy z informacją do szkół, dotarliśmy z informacją do poradni psychologiczno-pedagogicznych i do samorządów, bo tak nasz ten PR działał i tam się coś zaczęło, różne rzeczy zaczęły dziać, o których my wiemy tylko troszeczkę. Czy jeszcze są jakieś głosy z sali? No dobrze, to w takim razie bardzo dziękujemy za spędzony czas z nami i widzimy się jutro. Do zobaczenia.